Zaliczenie głosów. Przepraszam, na podstawie istotności stwierdzam, że jest 18 lat, więc w związku z tym możemy obradować, podejmować prawomocne uchwały. Na doliczenie głosów stwierdzam, że wiceprzewodniczący. Przystępujemy w sumie do porządek. Otrzymaliście Państwo ewentualne na ewentualne zmiany w wnioskodawcy, ponieważ sesja jest zwołana na wniosek Pana Burmistrza. Czy w sprawie porządku Panie Burmistrze? W związku z tym dajemy porządek za przyjęty. Przystępujemy do jego realizacji. Nie, ponieważ nie ma żadnej zmiany, to proponujemy Państwa otrzymać. W kolejnym punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Bardzo proszę o zadanie głosu. Oczywiście temat nie było w posiedzeniu komisji, temat nie był omawiany. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i Łaby na lata 2017-2020. Mówimy o zmiany, następujące zmiany. Dochodach budżetowych roku 2017 nie dokonuje się zmian. W wydatkach budżetowych roku 2017 dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 1 117 400 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o kwotę 100 000 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 1 097 400 zł. W przedsięwzięciach na lata 2017-2029 nie dokonuje się zmian. Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy został zwiększony o kwotę 1 117 400 zł i po dokonanych zmianach wynosi 4 633 940 zł. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Iławy na rok 2017, to projekt uchwały zakłada, że w dochodach budżetowych nie dokonujemy żadnej zmiany. W wydatkach dokonujemy zwiększenia o kwotę 1 117 400 zł, przy czym wydatki bieżące zwiększamy o 20 000 zł i są to środki przeznaczone na wydzielenie działek podzawodowe. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to zwiększamy je o kwotę 1 097 400 zł. I tak, zwiększamy wydatki na budowę ulicy Morelowej o 204 300 zł. Środki na budowę łącznika pomiędzy ulicą Boczną Górną a Skłodowską o 178 000 zł. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Grudziąską a ulicą Chałubińską zostanie zwiększona o kwotę 35 000 zł. Wydatki na utwardzenie na bieżni przy ulicy Sobieskiego zostaną zwiększone o kwotę 58 000 zł. Budowa łącznika pomiędzy ulicą Gdańską a ulicą Kałmińską. Środki na to zadanie zostaną zwiększone o kwotę 2100 zł. Zmniejszamy środki przeznaczone na zamiany w związku z przeniesieniem tych środków na wydatki bieżące na wydzielenie działek podzawodowych i jest to kwota 20 000 zł. Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zwiększone o kwotę 360 000 zł, natomiast środki przeznaczone na budowę lodowiska przy ulicy Sienkiewicza o kwotę 280 000 zł. W związku z dokonanymi zmianami zwiększamy deficyt budżetowy o kwotę 1 117 400 zł i deficyt ten zostanie pokryty z kredytu. Dziękuję. Ja widzę najpoważniejsze pozycje zmian to są sprawy dotyczące naszego lodowiska, tak i skateparku. Generalnie, bo jeżeli chodzi o ulicę, to powiedziałem, że jest prowadzone tak, że dotyczą różne projekty, a teraz mam już to związanie. Ja chciałbym się zająć właśnie tym lodowiskiem i skateparku. Chciałbym zapytać, ile obecnie przewiduje na realizację się tej inwestycji z prośbą na rozbicie na lodowisko i na skatepark. Chciałem zapytać, ile żeśmy przewidywali przed rozstrzygnięciem przetargowym, ile żeśmy otrzymali w ramach oferty najniższej. I jeżeli dobrze wnoszę, to prawie to jest 640 000, jeżeli dobrze czytam. Dostaliśmy jakby większą propozycję, dlatego też wnosiłbym
żeby nie rozstrzygać tego w ten sposób, moje doświadczenie, kilkuletnie samorządowe wskazuje, że warto by było ogłosić drugi przetarg, bo najczęściej w drugim przetargu, najczęściej oczywiście, nie zawsze, otrzymujemy jakby niższe ceny, bo niektórzy przy pierwszym przetargu to tak na próbę występują i chcą osiągnąć jak największe zyski. Teraz akurat sytuacja w rynku budowlanym jest taka, że oczywiście oni sobie wybierają oferty i ceny ofertowe są o wiele, wiele wyższe niż ceny, które wynikają z kosztorysu. Także prośba o wyjaśnienie wnioskiem o nie podpisywanie umowy teraz po rozstrzygnięciu tego pierwszego przetargu, tylko żeby ewentualnie przystąpić do drugiego przetargu. Podjęliśmy decyzję, że budujemy kompleks w postaci ścisłej kooperacji pomiędzy lodowiskiem a Skyparkiem i Jankspotem. Z powodów następujących chcemy, żeby lodowisko, kiedy nie będzie używanego lodowisko, służyło również jako transport dla pozostałej części tego wydarzenia, czyli jako wykorzystanie części boiska płyty betonowej na koszkówkę, które zależy od transportu i na również mobilne przenośne urządzenia służące dla dzieci do nauki i pozwolenia się na swoich projektach. Wzrost, jeżeli chodzi o kwotę na sztucznym lodowisku, to jest lodowisko nie tak pytane, nazwijmy to bez uproszczonych, bo przyzwoite lodowisko. Wziąć zasadę, że jedne miejsce na polizorki. Lodowisko z kwoty planowania 2 miliony 10 tysięcy wzrasta o taką kwotę moim wykonaniu na poziomie błędu statystycznego 260 tysięcy więcej. Tam, jeżeli chodzi o Skypark i Jankspot, to proszę zwrócić uwagę, że między innymi koszty powoduje dodatkowe stworzenie wspólnej infrastruktury. Zarówno doświadczenia, dojazdy, dojść, to wszystko razem. Które są nowe elementy, nie mają nas odwrócić od łoni wyklaskich, od wojska sąsiadującego wyklaskiego. I jedyny, moim przekonaniem, problem jedyny jest to wysokość niedoszacowania kwoty na Skype. Z 280 tysięcy złotych, które wynikały z propozycji wnioskodawców, kwota nawet 500 tysięcy z całości budżetu europejskiego mamy taką nie wystarczy. My mieliśmy świadomość, że na pewno to wzrośnie. Nie spodziewaliśmy się, że jest tak dużo. Natomiast po przetargu, moim przekonaniem, przetarg jest nieoszczędny. Potem się spotkaliśmy, żeby dostać przyzwolenie, albo nie dostać. To jest jakby wyjście. Natomiast moim przekonaniem, powtórzenie przetargu oznacza, że nie zrealizujemy tego projektu, a budżet obywatelski jak nas zobowiązuje. I to, że sobie powiedzieliśmy tutaj na tej sali sesyjnej, że lodowisko powstanie na przełomie listopada i grudnia. I ponadto jeszcze chcę mocno podkreślić, że do końca nie jest uporządkowana kwestia skatepark, bo to też był podobna mężera wśród młodych ludzi, ponieważ to już w ogóle nas podnoszyło i skatepark będzie miał wykonaną dokumentację i jego pierwsze elementy pojawią się w tym przedsięwzięciu. Natomiast będziemy je kontynuować i to powoduje nową dyskusję, jeżeli chodzi o środki, w przyszłym roku, żeby ten temat definitywnie zamknąć. Ja stoję na takim stanowisku, że po pierwsze nie podzielam tego poglądu, jak te firmy nam podwyższają i tak dalej. Mam bardzo szczegółowo wyliczone zestawienie kosztów. Mogę tutaj Państwu przytoczyć mniej więcej ceny wynikające z tego, to może być interesujące. Przy okazji pokażę, żeby to mi wyobrazi, o jakim obiekcie rozmawiamy. I dla mnie nie jest problemu lodowisko, absolutnie, bo tak jak podkreślam, za 2 miliony 10, już 2 miliony 200, łącznie 290, to jest kwota taka, która przy kolejnym doświadczeniu doskonale wie, że wahnięcia na 80% to są żadne wahnięcia. Tak to się dzieje w praktyce, która się nazywa przykład dobrany. Natomiast problemem dla nas jest absolutnie Skyspark i Jankspot, ale stoję na stanowisku, że skoro to młodzieży obiecaliśmy, to powinniśmy to wykonać, i zamknąć ten temat. Jeszcze tylko o zestawieniu kosztów. Dokumentacja techniczna 110 tysięcy, roboty ziemne, prace przygotowawcze 120 tysięcy, to są kwoty netto. Lodowisko, to jest jakby praca wstępna. Samo lodowisko, hala momentowa, to mamy
płatność przybywamy 368 tysięcy, agregat chłodniczy 279 tysięcy, onulowanie, kolektory, przesyły, izolacje 89 tysięcy, płyta lodowiska z kanałem kolektorowym 410 tysięcy, bandy 69 tysięcy, glikol 19 tysięcy, chodniki gumowe 180 metrów kwadratowych 8400 mln z pomysłem na drogę w tysiącach. Kontener sanitarny 64 tysiące złotych, kontener kasa wysłuchania 50 tysięcy złotych, wyposażenie 40 tysięcy złotych, rolba elektryczna, właściwie to jest ta maszyna, która powoduje cały czas właściwy stan lodowiska. 235 tysięcy złotych, garaż rolny z rzutownikiem elektrycznym, ciepłą wodę z posadką betonową 73 tysiące i teraz skatepark 350 tysięcy, przyłącza 60, zagospodarowanie terenu 120 tysięcy. To jest to, co ma służyć obydwu inwestycjom. Jeszcze raz mocno podkreślam i to jest dobrze, dlatego że w ten sposób jakby dwa grzyby jednym biegnym były dalsze. Taka wyszła kwota, Państwa decyzja, czy decydujemy się na to, że kontynuujemy to dzieło, spełniamy oczekiwania mieszkańców, czy też nie możemy podzielić tego zadania. Od razu mówię, dlatego że doprowadziło do kompletnego chaosu na budowie, jest to się zadanie niepodzielne. No i tyle z mamy kwestii. Ale zwracam się na jedną rzecz uwagę, że tutaj to podnosił Ryszard, ja tylko jeszcze to powiem. My nawet poszliśmy do dyskusji na ten temat, kiedy mówiliśmy o takich na zachętę kwotach zapisanych, to kompletnie nie pokrywały wartości dzielnic i innych łączników w mieście. Od początku mówiliśmy, że jak będziemy czuli o tym, że możemy cokolwiek tutaj jakby nie stworzyć słowa wolkanego, pomaństwować w tym budżecie, czekając na rozstrzygnięcia konkursu, które odbywają się w czasie potrzeby, nie z naszej gminy, to się dzieje, to zaczniemy uruchamiać w pakietach te zadania. To jest ten pierwszy pakiet najludniejszych zadań. Natomiast w kolejce zostają następne. Ulica Chorego, ulica Sybiraków, ulica Kraszewskiego, jak dobrze pamiętam, Kolejowa i tak dalej. Także to się dzieje i to jest właśnie efekt taki trzymania ręki na pulsie, na co my możemy sobie pozwolić. No właśnie, wszystkie przetargi są otwarte w dniu dzisiejszym i te kwoty tych drobnych zadań w charakterze publicznym, ulic, leśników, to są kwoty, które wyszły nam z przetargi. Dziękuję. Prosiła o głos pani radna Jackowska, potem pan radny Przytuła i pan burmistrzu, bardzo proszę, że zbiorę sprawę zaprzeczanie prezentacji. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Ja już mogę cię prosić o Wolanie jest pani prezydent o moim miejscu, też moim koleżanem. Proszę mnie wyjść na pani burmistrzu, nie będę problem. Nie było podobne z prezentacją. Nie rozumiem, dlaczego dzisiaj. Ale to jest dotyczy tematu. Tak? Oczywiście z skateparku, bo ja nie przyszłam. To może samo z drzwi, jak tam. Żeby było szybciej. No nie, nie długo gadę się. Bo nie mogę. No nie szukałem, ja się no bo to jest skateparku. Koszt skateparków. Ja tylko mam pytanie takie podstawowe. Dlaczego na
dzisiejszym spotkaniu nie ma autorów projektu, czy zostali zaproszeni. Mam informację od inicjatorów, że ten skatepark w ogóle nie odpowiada założeniom procesowani do Górze Solidarnackiego. W ogóle to nie jest ich projekt. Na dzień dzisiejszy to nie jest ich projekt. To w ogóle nie odpowiada ich pierwotnym założeniom tak zwanego skateparku. Więc ja proponowałabym absolutnie nie odrzucać tego, co dzisiaj proponuję. Tylko najpierw proponowałabym spotkanie z tymi autorami projektu, żeby oni się mogli coś powiedzieć, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Moje następne pytanie jest, proszę mi powiedzieć, była weryfikacja merytoryczna każdego wniosku. Nie rozumiem tak zwanego niedoszacowania, jeżeli chodzi o weryfikację. Przecież to autorzy projektu mogą się pomylić, ale po tym wszystkim była weryfikacja projektu, właśnie pod kątem nawet finansowym, pod kątem czy da ten projekt, czy można go zrealizować, tak? Proszę mi powiedzieć, no, czy tam od początku było mówione, że to będzie środowisko mówione, tak? Więc jeżeli ktoś weryfikował ten wniosek, no to rozumiem, że wiedział, że to będzie razem z środowiskiem. Nie rozumiem takiego to niedoszacowania. Pan mówi, tak mówi, że 280 tysięcy to jest nic. No dla mnie są kolosalne pieniądze, a 360 tysięcy jest jeszcze więcej. Więc ja chciałabym poznać, ponieważ wiem, że został okrojony to dość znacznie skatepark. Dlaczego 360 tysięcy więcej, skoro i tak on nie spełnia 100% założeń pomysłodawcy Janskiego. Istnieje obfita korespondencja. Tu z miejsca co pewnie zmienia się tam delikatnie, czy nie mówiąc sprawę. Bo jest obfita korespondencja, którą trochę się wysłuchuje z autorami pomysłu i do końca, używając znowu takiego języka sportowego, uczestniczyli w grze. Do końca. W związku z tym, ale te awantury, które wybuchały w mieście, były dla mnie kompletnie niezrozumiałe i mam absolutnie najgorsze przeczucia, że starałem się inspirowane przez starsze roczniki, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o najmłodsze pokolenie. To jest jedna rzecz. I jeszcze raz mówię, mam na potwierdzenie postaci wymiany informacji. Tak. Słucham. Decydujemy o ogromnych pieniądzach. Proszę mi wierzyć w słowo. Co mam przerwać, czas posiedzenie jest o 8:20. Panie przewodniczący, czy ja nie będę skończył jeszcze myśli? Mogę kontynuować? To jest jakby jedna uwaga. Druga dotycząca, też z panią przedstawiła tutaj. Ja nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, czytałem o swoich parku, to mówiłem o 350 tysięcy złotych. I podkreślałem bardzo mocno, że cała inwestycja obrasta dodatkowymi elementami, które wymusza sytuacja polegająca na tym, że budujemy obiekty towarzyszące. I stąd 500 milionów wzrost poważnie tej kwoty. To jest dwa. I jeszcze odpowiem na rzecz, która mówi, że to się kompletnie mija z autorami zamysłu. Tak? Niech oni to robią. Dzisiaj mielibyśmy na sesji. Z tego, sesja jest zadaniem zupełnie otwartym, wiadomo, bo część poświęcona. Absolutnie wszystko krok po kroku, oświadczam to Państwu, jest konsekwencją zgłoszonego projektu dość szczegółowych zapisów. Jeśli chodzi o Janskot i jeśli chodzi o Skype, podkreślam, że Janskot będzie wykonany tylko w pewnych elementach, ale będzie wykonany dokumentację projektu. Ja w tej sprawie nie mam nic więcej do powiedzenia. Jeszcze raz podkreślam, do końca ludzie, którzy byli autorami pomysłów, którzy chodzili po projektu, uczestniczyli. Pytanie, ile ofert wpłynęło w tym przypadku? Jedna oferta. Nie, no to są. To jest jakaś nowość, czy najnowsza? No, żadna nowość. Ofert może wpłynąć tyle, ile złożą oferenci. Z tym, że sytuacja jest taka, że jedna oferta, i to jest oferta ponad nasze oczekiwania, to dlatego się dzisiaj spotkaliśmy, żeby ewentualnie przeznaczyć większe środki budżetowe. W związku z tym chciałbym tu jeszcze dodać, że przez takie rozwiązanie, które Państwo zaproponowaliście, staliśmy się jakby zakładnikami budżetu obywatelskiego. Bo proszę zauważyć, jeżeli żeśmy wystąpili z budżetem obywatelskim, nigdzie się to nie mówiło, że ta inwestycja będzie prowadzona ewentualnie, która wygra wspólnie z jakąś,
po to nas wiąże. I teraz w związku z tym, że te środki, które my przeznaczamy na to zadanie, są z własnego budżetu, nie trzymają na żadne terminy w Unii Europejskiej nic takiego. W związku z tym ja nadal otrzymuję wniosek, że powinniśmy to drugi raz rozpatrzeć. Ewentualnie, no, jest to jakiś argument, że dwie inwestycje może będą kosztować. Gdybyśmy rozdzielili to na dwa zadania, że może ewentualnie sumując będzie to więcej, ale wcale nie mamy takiej pewności. W związku z tym, jeżeli byśmy się zobowiązali, że będziemy robić skatepark, to ja nie widzę specjalnego, bo proszę zauważyć, skatepark dlatego jest tak opóźniony, że lodowisko weszło niedawno. Pomysł lodowiska nam się urodził nie przy budżecie, tylko urodził się, nie wiem, 3 miesiące temu? Chyba jakoś tak, tak? W związku z tym dlatego mamy problem z tą całą inwestycją. Dlatego ja nadal otrzymuję wniosek, żeby ogłosić jeszcze jeden przetarg, tym bardziej, że mamy jedną ofertę. W związku z tym jesteśmy pewnymi zakładnikami. Oczywiście, żeby się zgodzili lub nie. W związku z tym, że jest jedna, ja uważam, że dla czystości wydawania pieniędzy publicznych powinno być ogłoszone, gdyby się okazało, że drugi przetarg znowu będzie, to wtedy jest trochę inna sytuacja. Ale na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że ale to nie w tym roku, to w tym roku to jest ten problem, że myśmy nie zakładali, że lodowisko będziemy budowali w tym roku. To dopiero się urodziło po ustaleniu budżetu przecież. Chciałbym ci powiedzieć. Dziękuję. Ja chciałem się zapytać, czy w związku z tą inwestycją, jako globalne obydwa zadania, czy robimy rozeznanie, czy zostało ewentualnie złożony wniosek o dofinansowanie, skąd ewentualnie można by było z jakiejś innej instytucji dofinansowanie, bo tutaj już na to kolejne zadanie bierzemy wtedy i zadłużamy miasto. Z poprzedniej kadencji robiono wszystko, żeby to zadłużenie zmniejszyć i żeby mieć jak najlepszą sytuację wyjściową do pozyskiwania środków zewnętrznych na duże zadania. Ja przepraszam, bo nie odmówię, mówię, bądź bierzemy odpowiedź o pieniądzach. No nie wiem, może wiemy dwóch wirtualnych przestrzeniach, które o siebie na tym się. Ja miałem wrażenie, że działo się na pewno, ja w chwili pieniądze nie mam faktycznie, ale punkt, nazwijmy kulminacyjny, czy to zagrożenie miasta, zaciąganie kredytów na kolejne inwestycje, to było w 2014, 40 parę milionów. W związku z tym nie zauważyłem. 12. No tak, ale ja mówię o momencie, który nie został. 40 parę milionów zadłużenie. W związku z tym, ale ja mówię, ja tego nie oceniam krytycznie, bo wiedziałem, że prędzej szybko nie dojdzie do dyskusji, że po 2 latach spłacania przez tą kadencję kredytów, ja sam będę prosił radę, żebyśmy zaciągali kolejne kredyty. Tak to funkcjonuje w samorządach. Uważam, że byłaby wyjątkowo bezpieczne. To znaczy, nigdy nie zbliżyliśmy się do ruchu wątpliwego, żeby należy przekraczać. Zawsze nasze inwestycje były finansowane z kredytu. Jeżeli chodzi o możliwość sięgnięcia podatkowe środki, akurat w tym przypadku, czyli zarówno tej zabawy, młodzieży w skatepark, jak i lodowisko, my penetrowaliśmy bardzo ważne ministerstwo sportu, o Polskim Komitecie Olimpijskim, to w ogóle nie ma mowy. Tego typu zadania nie są wspierane z zewnątrz. To może być tylko i wyłącznie zadanie wykonywane przez gminę. Tak to wygląda. Teraz trzeba musimy przypomnieć, o co się chodziło. Muszę się odnieść jeszcze do tej dorozacji z panem ministrem. A, już nie tak. Uważam, że uważam, zadłużenie miasta w poprzedniej kadencji było zmniejszane maksymalnie i o ile pamiętam, to w momencie zmiany kadencji było na poziomie 36 milionów złotych, a na pewno poniżej 40 milionów. Plus, jak jeszcze weźmiemy z tej 5 milionów, które miasto otrzymało z tych zadań z dotacji unijnych, to wtedy znacznie mniej. Także na pewno nie było to, że jest to przynajmniej to nie się tak rozwijać. 30 milionów złożami to jest raz, a powinniśmy teraz 8 milionów, 16 mamy teraz tego zadłużenia 26, ale wiem, że to zmierza. Starami samorząd zaciąga kredyty, spłaca je i cały czas jest rzecz.
ja udzielam. Ale jak pan zrobił się tego? Mogę? Nie, to ja powiem. Chodzi pan, dlaczego moje pytanie jest? Bo mamy te trzy zadania, na które będzie pan wprowadzać środki i chyba część wniosków. Zresztą ja mam takiej sesji takie pytanie, interpelacje zadam, ale są wnioski złożone i na to będzie to też potrzebowało bardziej. Znaczy ja muszę na bieżąco odpowiadać. Tak, bardzo proszę, oczywiście. Oczywiście, że tak, że będziemy kontynuować, czyli potrzebują się poprzeć, więc zaciągniemy na ustępstwo. Musimy się poprzeć. Ale to właśnie, to jest rok 2018 kolejny i my znowu zobaczymy kolejną transzę kredytów, która wynika z tych darów podpisanych umów. To jest rzecz ruchoma i ona ma swój wymiar taki, żeby byle było bezpieczniejsze. Mamy w sumie może po 130 milionów złotych i nawet gdybyśmy doprowadzili ponownie do wydarzenia na poziomie, jak ja zostałem, 40 milionów, to ja czuję się bezpiecznie i świetnie po to. Nic się nie dzieje takiego, że mogę spowodować jakiś stan zagrożenia. Proszę bardzo. Ja bym chciała zapytać, kto z ramienia urzędu odpowiada za weryfikację tego projektu, za stronę jakby merytoryczną, jak ten projekt był przygotowany, bo zdziwiło mnie taka rozbieżność wyceny. Czy urząd się tym nie zajął i jakby właściwie dał wiarę projektantowi, że to tyle będzie kosztowało, no bo teraz znaleźliśmy się w takim punkcie, że no musimy zrealizować, tego wyjścia nie mamy, ten budżet obywatelski, bo to jest jakby sprawa honorowa, ale trochę ta kwota nas zaskakuje. Żeby na przyszłość uniknąć tego trybu. Ania, już odpowiadam. Kłopot się rozpoczął nie tylko z uwagi na niedoszacowanie tego projektu, ale również na błędne wskazanie jego miejsca. Dzika plaża, znajdująca się za Skarbkiem, kiedy przynajmniej się w sytuacji pod kątem dokonania lodu ziemi na tamtym terenie, wręcz zrujnowania, ale w pewnym sensie walorów tego terenu, to się okazało, że sytuacja była jeszcze wyższa. To jest jedno. Drugi szukaliśmy między okolicą, to jest wszystkiego oferty, że on nie pożerny na przykładzie mieszkańców. Fundowanie ludziom się utworzy, tak hałaśliwego, hałaśliwej zabawy, jak to podawało się skrępać, no byłoby nieszczęście. W związku z tym okazało się, że optymalne rozwiązanie jest miejsca Piskupska, połączenie z ulicą Sienkiewicza i spełnienie postulatów tradycji, że nie wszystkie drogi prowincji skorzy się kierują się tam w stronę. Tym bardziej te zniszcze są one ścieżkami rowerowymi i tak dalej. I wchodząc w układ tych kooperacji między lodowiskiem a skiepkiem, sami sobie zadaliśmy sobie pierwsze, tak się zdarza, zwiększając zakres inwestycyjny dotyczący otoczenia. Czyli bo to wymaga właśnie tych kwestii, które kosztują 20 000 złotych. Musimy ścieżkę rowerową wybrać z do tunela, bo to wszystko się działo w ramach tej inwestycji i zbogacić to oświetlenie, by można było się nadbawić do dużej godziny wieczorem. I też o tym pamiętajmy, że jakby rdzeń, czyli ten skatepark pokazany, to nadal w zestawieniu kosztów szacowana pozycja wcale nie odbiega od tego, co było nam dzisiaj na pokazać pani radna. A kto wysłuchał, odpowiada za ten projekt, że jakby koordynuje ten projekt? Nie, no mamy wydział w KIM-u, gdzie pan kierownik prawogradka jest tutaj obecny. Jest. No może jeżeli pani uważa za słuszne, może też zabrać głos, tylko nie widzę, mogę jeszcze dobrać. Nie, ja się dlatego pytałam, bo chciałabym już po sesji i popytać jeszcze trochę. Tak, nie, nie ma problemu. Procesję ma nie rada około tych po 17. Jeżeli Państwo pozwolicie, to z tej dyskusji mi się nasuwa taki wniosek i chyba wszyscy wiemy, że nasz budżet obywatelski jest bardzo niedoskonały. To zapisane mnie kwoty, prawda? 500 zł to było faktycznie rezerwa tylko dla rządu. Co to znaczy weryfikacja? Bo się upieramy weryfikację i szukamy wszyscy odpowiedzialnego za weryfikację. Jeżeli w uchwale czy w zarządzeniu ta weryfikacja wniosku złożonego przez obywateli, tak? Miała tydzień czasu, to nie polegała na to, że przez tydzień czasu zrobiło się przetarg na dokumentację, na wszystko, bo to byłaby weryfikacja. Wydział, który robił, to zweryfikował pod względem technicznym, pod względem właśnie tego gruntu, który się okazał nieprawidłowy, czyli na samym etapie, w momencie konstrukcji budżetu obywatelskiego, tej weryfikacji do końca nigdy nie będzie.
Jakbyśmy robili sam skatepark, to byśmy się może okazało, że może ten skatepark wyszedłby cały z tego programu miliard więcej, tak? Bo ten był taki czy inny. Czyli nasze niedoskonałości, które są w budżecie obywatelskim, należy też poprawić. Tak? Należy dać sobie więcej czasu na takie właśnie rozpatrzenie. A mieszkańcy, ja też nawet żartobliwie powiedziałam w danym momencie, abyśmy rozstrzygali. Jakby mieszkańcy chcieli na środku ulicy zrobić skatepark, oczywiście to bardzo, bardzo, że tak powiem, skrajnie. To co, mamy się też przychylić do nich, bo oni sobie życzyli? Nie. Dlatego wydział weryfikując to, weryfikował również grunt, weryfikował, rozmawialiśmy jako komisja ta, która dyskutowała o takim, a nie innym względzie. To taka moja uwaga. Druga uwaga. Państwo bardzo dużo mówiliście o poziomie zadłużenia, poziomie kredytu. Nie mówmy o poziomie w sensie kwoty, tylko mówmy o wskaźnikach, bo czy mamy 50, czy mamy 40, to zależy do jakich dochodów i do jakich rozkoszy to porównuje. Prawda? To jest ważne, jest ważny wskaźnik. Kredyty, jeżeli są zaciągane na deficyt, a deficyt wychodzi z inwestycji, to bierzemy na inwestycje. Po drugie, jako radni, żeśmy uchwalili budżet wysokością kredytu na ten rok 9 568 311,75. Dzisiaj po zmianach planowany kredyt zaciągnięty jest 8 317 146,66. Czyli de facto byśmy zmniejszyli nawet poziom zadłużenia kredytowego w stosunku do planowanego. Takie są realia. Jeszcze mamy w stosunku do planu około milion na coś, jeżeli będzie potrzeba taka i będą spełnione wymogi, na które narzuca ustawa o finansach publicznych, to wtedy pani skarbnik powie albo tak, albo powie nie, że panie burmistrzu nie, bo już nie możemy, prawda, takim czy innym posunięciem zrobić. Czyli uważam, że nasza dyskusja nie powinna iść w kierunku tego kwoty zadłużenia. Zawsze kredyty były potrzebne, bez kredytów to proszę państwa miasto by nic nie zrobiło i jeżeli zostanie bez jakichkolwiek środków unijnych, to dopiero będą radni mieli na czym dyskutować, a będą mieć same dochody i potrzeby do tego. Dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że moje zapytania zmierzały w tym kierunku, że przyszłościowym, żeby na przyszłość, jeżeli będziemy rozważali projekty w budżecie obywatelskim, żebyśmy lepiej szacowali te koszty, bo stąd wiadomo, ja zagłosowałam załóżmy na to, a może by powstała koszt jakiejś inwestycji, zagłosowali na to. Ale no, ale może też, to są dyskusje takich burzy mózgów, może też jeżeli kwotę byśmy wybrali 500 czy 1 000 000 złotych na obywatelski, to powiedzieć, że jeden projekt przejdzie. Bo jeżeli my mówimy, mamy i wtedy po przetargach, po weryfikacjach, może faktycznie ten jeden projekt, który obywatele zakładali 300 tysięcy, będzie nam 800 tysięcy, tak? Może w takich kategoriach też rozmawiać o budżecie obywatelskim. Bo jeżeli się dajemy 500 i szacowane jest 300, a zmieści się jeszcze następny, tak 200, a to się okaże, że faktycznie minę był potrzebny. Czyli ta dyskusja nad zasadami budżetu obywatelskiego jest jak najbardziej zasadna. Tak, ale nie jest przedmiotem. Tak, tak, to jest. Ja jeszcze chciałem sobie postawić jedną kwestię, którą chciałbym podpisać. My debiutowaliśmy w tym czasie obywatelskim. Ja przyznam się szczerze, że ja mam pod wrażeniem pomysłowości mieszkańców i takiej wielolekości, jeśli chodzi o pomysł. Musieliśmy odrzucić z powodów oczywistych, które wchodziły jako działalność komunalną, naszą codzienność tą samorządową. A teraz wiele było naprawdę oryginalny, ciekawy i sympatyczny. I też pozostaje w tej wlecie. I co w takiej sytuacji, to będą nas kusić. Znaczy, będą nas kusić na tej zasadzie, że fajny, atrakcyjny projekt wykracza kwotę już z gruntu poza zaproponowaną wartość. I wtedy też staniemy przed dylematem, czy w sposób świadomy dopuszczamy taki projekt, z założeniem, że będziemy się skarżować z tego procentu. Bo naprawdę, uwierzcie Państwo, że jak przeglądaliśmy te projekty, to niektóre były zupełnie bardzo interesujące i ciekawe. Mało tego, my wydawaliśmy taki grzecznościowy ruch jeszcze w stosunku do osoby, która jest pomysłodawców, którzy znali się na tym miejscu i ze rozczarowaniem twarzy, grzecznościowo zapisaliśmy, przyznaliśmy to, że zrobimy projekt, dokumentację na taki plac dotyczący zabawek dodatkowych osób niepełnosprawnych, jak i starszych, i dzieci, które nie drzewki łapczy. I tego też się trzymamy, ale będzie musiało to być finansowane z budżetu miasta, już nie z budżetu polskiego. Proszę bardzo, pan radny Czosnek.
chciałem ustosunkować się do tematu, który mówimy w ten sposób, że pewne decyzje musimy podjąć. Głosowaliśmy, żeby zagłosowali za rozwój pasy, za tą inną inwestycję. I na te sprawy można spojrzeć z różnego poziomu. Można negować, ale można też spadać. Proszę Państwa, wiele jest grunt, metr kwadratowy grunt. Jeżeli na tym samym gruncie budujemy inwestycję wielofunkcyjną, wykorzystanie tego samego gruntu, to dla mnie jest to oszczędne. Wyobraźcie sobie Państwo, że teraz pod każdą inwestycję wyznaczamy odrębne miejsce. To nie jest tylko cenarzy, to jest uzbrojenie tego terenu, przystosowanie, przygotowanie do tego użytkowania. Więc można to spojrzeć w ten sposób, że podrażamy tę inwestycję, bo przewidujemy inne pieniądze, ale my tam robimy niewielkim kosztem, niewiele zwiększając wydatki, trzy inwestycje na jednym gruncie. Dla mnie jest to pewna przestrzeń. Powiem przykład. Otóż wszystko, no przecież dawno zareagowali. Kupują, nie wiem, 3000 metrów kwadratowych gruntu i budują budynki gdzie? Na tym samym gruncie. Wykorzystują ten grunt po to, żeby nie płacić dużo, a jednak budować to tam za niego się nie płaci. Tak? Więc to jest dla mnie jak gdyby pewna no, gospodarność i oszczędność wydatków na przygotowanie tych trzech inwestycji w różnym terenie. Druga sprawa do tej przedstawionej tutaj przed panią Jackowską chciałbym się odnieść tak, że to robi wrażenie, tak? Bo często odbieramy wzrokowo tego typu przekazy i robi wrażenie. Tylko ja chciałem powiedzieć, że pokazano nam tylko jeden argument. Argument cenny. A cena to nie jest argument. Ponieważ raz, że ona już się bardzo mocno jest bardzo mocno kontrowersyjna, bo za określoną cenę możemy otrzymać określoną jakość. To wszystko o tym wiemy, więc gdyby miało mnie to przekonywać, to chciałbym wiedzieć, jaką technologię to zrobiono, jakich materiałów użyto do tego. Bo zrobienie czegoś, no wszyscy wiemy, możemy kupić coś podobnego, na przykład wiertarkę chińską, to trzeba kupić od razu trzy, tak? Żeby wywiercić kilka dziur, a można sobie kupić jednego Włosza i robić na tym wiele, wiele lat. Więc tu chodzi również o jakość wykonania, dlatego no ta projekcja do końca mnie przekonuje. Pokazane, że coś, mając tyle metrów kosztuje, tyle, jeszcze to absolutnie, tutaj kolega Rady Boże zauważył, środek tego, tak? Co, za co, ile, jakie rodzaje, kosztów, jakiego rodzaju. Jeżeli nie ma, tylko dotyczy samego powierzchni zagospodarowania typowego skleipatu, a nie ma ścieżek, nie ma czegoś, no to gdzie jeszcze tyle się dołoży? Ostatnio też już taka propos właśnie tego, koleżanka mówiła, że na remont mieszkania wydała tyle. Tak, ale nie powiedziała, co na remont szabią. A ja na przykład dwa razy tyle wydałam. Ale co ja remontowałam, tak? To są ważne elementy, więc pokazywanie szybko, że to tyle kosztuje, no to tak chyba nie ma jednego wydarzenia, że muszę się pokazać. Znaczy ja mówię to, co mi powiedziała Mianka. I będę myślał o siebie, że był moment, kiedy się zastanawialiśmy, zastanawiając się na specyfikację sprawową, czy robimy to w segmentach klasyka w prowincji polskiej. Przedmiotach ustawiamy sobie telefonowe, to jest nie wskazane i złe w tym przyspiecie, czy robimy to jako wylewane całości. To wszystkie zjedzowane ekipy, które wpadają w własności terminu i wydaje się ten drugi wariant. Ja już dzisiaj mówiłem takie określenie i powtórzę. Jednego nie stać tego zrobić. W związku z tym mówienie o cenach gruntów przeznaczonych na... Jest to bardziej skomplikowane, jeśli tak dokładnie nie przynosi. A poza tym kolega Brzozowski jest przedsiębiorcą. Proszę mi powiedzieć, czy jak się pan decyduje na inwestycje, to rozmawia pan z jednym, mówi panu, że kosztuje 100 tysięcy złotych. Tak, dialog. Tak to jest. Tu pamiętajmy, że wydajemy pieniądze publiczne, czy płynęła jedna oferta. Tak, bo to jest, ale to jest taka sytuacja. Nie, o Jezu, panie burmistrzu, bo tak to nie jest. No przecież...
Moglibyśmy się zgodzić na nie wiem na ile. Dziesiątki razy bym powiedział, że jakie czołgę. Naprawdę. Ale to dobrze. Panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę. Riposte. Gdybym ja się kierował logiką pana Ryszarda, powiem tak. Miałbym kontrahenta, który chciałbym kupować, chciałby ode mnie kupować. Ja bym wiedział, jak to robić. Dwa lata bym szukał kogoś, kto by mi za najlepszą cenę postawił halkę. Powiem inaczej. Mam znajomego, który chciał sprzedać samochód, ale koniecznie za niego chciał 20 tysięcy. I nie dał za taniej nic. Jeździł po wszystkich giełdach, na te giełdy, na paliwo, na jedzenie, tracił 7 tysięcy, więc go sprzedał za 20. Więc de facto za 13. Powiem tak, bo to jest rzeczywiście bardzo skomplikowane, bo przychodzi do wszystkich rachunek ekonomiczny i cel, jaki chce się osiągnąć. Moglibyśmy rzeczywiście dzisiaj tutaj dyskutować, przedłużać, a wybudować ten cały obiekt za 3-4 lata. Tak? I przesuwać, przedłużać, szerzyć wątpliwości. Ja rozumiem, że kolega dobrze to jest w interesie, co już nic więcej. Ja to szanuję oczywiście jak najbardziej. I pytania są jak najbardziej na miejscu. I słuszne, ja po prostu mam inne zdanie. Panie Burmistrzu, albo Państwo Burmistrzowie, czy jest taka możliwość, po raz pierwszy raz, czy my możemy zmodyfikować projekt budżetu obywatelskiego tak, jak nam się podoba, jak miasto uważa, czy musimy się trzymać tego projektu? Ja nie mam pojęcia, jak to dla nas. Mamy za sobą pierwszą edycję. Jest zespół, który pracuje przy zmianach regulaminu naszej uchwały. To się dzieje. My ogłosimy kolejną edycję. Ja już zapowiadam, że w tym roku zaproponuję do budżetu przyszłorocznego dużo niższą kwotę z uwagi na problemy i to nas pozwala, jeżeli chodzi o to pierwsze zadanie. I wydłużamy terminy, jeżeli chodzi o analizę zgłoszonych projektów. Wyciągamy wnioski z pierwszej edycji. To co powiedziałem, nie mamy z ludźmi, ale ja również się mówię, tak sygnalizuję z pozycji tego, że nie wiem, przypadnie zaszczyt realizowania tych projektów, że jeżeli będą projekty bardzo interesujące, niedoszacowane, to staniemy przed problemem, czy dopuścić taki projekt, czy nie. Ja nie wiem. Nie, bo przy głosowaniu proszę. Pani będzie musieli się usztywnić i podejść do tego bardzo ortodoksyjnie. Ja pytanie było Panie Burmistrzu, czy by można przyjąć? Rzeczywiście. To jest to, co najważniejsza jest myśl, co damy mieszkańcom.
pomysł jest najważniejszy, aż tam jest 5 krzeselek czy 4, to nie można się o to wojny toczyć, bo to decyduje później, decydują również radni, decydują pieniądze i tak dalej. No to nie posuwajmy się do tego, że jak mieszkańcy zażyczą sobie tak, to już my tu nie będziemy mogli. To nie jest taka idea budżetu obywatelskiego. Pomysł i to, co jest ważne dla mieszkańców, prawda? Jeżeli dla młodzieży naszej ważne jest samo hasło, skatepark, czy tam miasto, czy jak tam dalej mówimy, i to znalazło, że tak powiem, zrozumienie w tej komisji i w środkach, to jak najbardziej należy z nimi rozmawiać, ale również zmierzę. I to trzeba mieszkańcom powiedzieć, bo myślę, że nasi mieszkańcy, jesteśmy po raz pierwszy, drodzy. Oni o tym dobrze nie usłyszeli, nie mówili, dlatego tak niektórzy może się bardzo sztywno trzymają tych spraw, prawda? Ale tak też nie jest. Ja bym się mogli skończyć. Ja teraz tak. Ja mam taki przykład, na przykład tam już żeśmy zrobili halę widowiskowo-sportową. I co teraz? Dokładamy jeszcze raz te same pieniądze. No. I teraz następna rzecz. Ja jestem też przedsiębiorcą, tak? Też robię kotły i jestem jedynym klientem, co kurde wchodzę w przetarg. Na kolei na przykład. No i weszło mi raz, drugi, trzeci i są zadowoleni z towaru, no. No właśnie, nie mówmy, że tanio to jest pięknie. Nie będzie pięknie. Ja sam wiem, Dobrze. Dziękuję za głos. Proszę jeszcze o głos pani Anna. Panie Burmistrzu, zwraca się pan do mnie o zaufanie. Trudno mi zauważyć, jak moi kolegów i koleżanki radne, mówiąc na poprzedniej sesji, że rozmawiał pan z właścicielami budynków socjalistycznych naprzeciwko zawodu karnego, gdzie ja tu publicznie powiedziałam, że mija się pan z prawdą, ponieważ jestem jedną z właścicieli, nikt z nami nie rozmawiał. Więc trudno mówić o zaufaniu. Ja powiem tylko tak, że ja nie jestem przeciwna, żeby była jasność. Ja chcę dla tych młodych ludzi jak najbardziej. Ja wnoszę do was Państwo o rozsądek, o rozwagę. My rozmawiamy o 360 tysiącach. Panie Przewodniczący, my rozmawiamy o 360 tysiącach. Ja nie wiem, jaka skala pieniędzy jest dla Was możliwe zrobienia wrażenia. Dla mnie przy takich pieniądzach należałoby zachować zdrowy rozsądek. Ryszard Kawał odpowiedział po nas. Zróbmy drugi przetarg. Jeżeli drugi przetarg nie wyjdzie, po myśli naszej, tak? Dokładamy te pieniądze i realizujemy jak najbardziej. Nas nic nie goni, nas nic nie bierze. Czy ja dobrze zrozumiałam na poprzednich komisjach czy sesjach, że jak sport nie powstanie do grudnia tego roku, że tylko będzie dokumentacja zrobiona? Nie. No tak, no to proszę ustalić takie rozwiązanie. Jak sport to jest skarb łącznie z elementami dodatkowymi. I powstanie. I to jest tak, że powstanie skatepark jest niewielkim w tym roku, z małymi elementami, pod warunkiem, że rozstrzygniemy przetarg, tak, oczywiście, z małymi elementami, tymi dodatkowymi i również płyta betonowa, która będzie po lodowisku, po sezonie, będzie wykorzystywana na potrzeby jak sportu, czyli tak, żeby można było tam na rolkach, na desce i w koszykówkę grać. Czyli to jest jak gdyby cały projekt Young Sport. I to będzie realizowane w tym roku. Jeżeli to będzie za mało, więc wyjdzie, że na tym terenie można więcej jeszcze dołożyć, to wtedy będziemy sukcesywnie w kolejnych latach pokładać. To jakby rozumiem, że wymusza nam zdecydowaną jakość też tej płyty, która będzie używana do przyjęcia. Ale ta płyta będzie już w takiej jakości, bo może wyjaśnimy sobie, że to nie jest lodowisko mobilne, które jest na przykład w Działdowie, które jest po sezonie składane i po trzech sezonach oni mają problem, tak, bo tam przez to mówię, jest nie składa. My mamy płytę żelbetową, która po prostu zostaje. W tym są te wszystkie systemy, a po prostu zostali, z tym się nic nie dzieje. I same utrzymanie potrzebnego jest też tańsze niż takie składanie, rozkładanie tego. Mamy zataszone lodowisko i mamy też.
tutaj, panie, proszę. I teraz wrócę do swojej pierwotnej myśli. Pan Przewodowski powiedział, że taka prezentacja nie robi wrażenia. To jest... Powiedziałem, że robi wrażenie. To jest poglądowa sytuacja. Ja powiedziałem, że to, że kryterium samej ceny to nie jest... Ja powiem, no tak, oczywiście. Ci ludzie również nie mieli idealnego gruntu. Też musieli pewne prace wykonać, żeby wykonać ten sklep, tak? To po pierwsze. Po drugie. Czy ktokolwiek zadał sobie z Państwa trud, chociażby usłyszał, tak? Czyli ten sklep robi największe wrażenie pod kątem metrów i ceny za to. Tam jest to na tyle funkcjonujące dobrze, że i ławiany tam wierzą. Więc proszę nie mówić, że służby mają byle jak, tak? Że służby mają byle jak inwestycje, na wielkie jest jednak metrów. Ponieważ oni też nie tylko ceną się reflektowali. Ja powiem tylko tak, że powtórzę to po raz kolejny. Ja jestem za tą inicjatywą, ale jestem również za rozsądnym wydawaniem publicznych pieniędzy i naprawdę nic nas nie goni, chyba że to musi być złączone w tym roku, żeby po prostu zrobić jeszcze jeden przetarg i rozeznać się do końca, bo może zaoszczędzimy jakieś pieniądze i te pieniądze będą mogły być na inne inwestycje. Ale to będzie droższe. Czy chodzi, że my nie jesteśmy za rozsądne wydawanie pieniędzy? Naprawdę jest to przykro, że w ten sposób najmłodsza rada nas dyscyplinuje się koleżanką. Ja przecież tego prosimy o zaniechanie tego. Ale może być trzeba to rozstrzygnąć na większą kwotę. Ale bez zaniechania takiego uwagi, ja też zgłaszam swoje pretensje, bo zrobiła się pani ministrą, mając panią pochłamaną. A pani ma ten sobie tak zwaną percepcję. To czy przekracza wydarzenia, co nawet to widać w ogłoszeniu wypowiedzi dotyczącej susza. I powiem w ten sposób. Ja pani mówiłem, jak kiedy rozmawialiśmy o tym, co będzie po terenach, po warsztatach bramy zdjęciowej i w tym miejscu budynku ze zaburzony wśród bramy ziemnej, że zainteresowane IPP prowadziło rozmowy również z właścicielami pamiątki. To była informacja, nie. Ja przecież z nim tam nie rozmawiałem, nie czułam tej służby. Pan powiedział pan to i na dodatek zwolił to pan na swoich pracowników, że został pan powyinformowany z tym. Proszę przesłuchać. Tak nie może być. Czy ja jestem właścicielem, czy pan uwaga? Przez pan. Jest to oczywiście na szczęście nagrywane. Ja przepraszam bardzo za pan dobrze. Ja chciałbym naprawdę właśnie, ja myślę, że my wszyscy jesteśmy profesjonalistami, w związku z tym kierujemy się dobrem wspólnym naszych mieszkańców i oczywiście mamy pewną ograniczoną wiarygodność dla pana burmistrza, ale to nie znaczy, że mu nie wierzymy. Zgodnie została wyposażona w instrumenty dla wybranego zbadania prawidłowości, gospodarności. Jest to komisja rewizyjna, która ma wgląd do wszystkich dokumentów i nie można tak a priori zakładać, że ktoś chce źle, nieuczciwie, że chce przepłacić i tak dalej. Ja raczej zawsze biorę pod uwagę dobrą wolę. Że dobry gospodarz chce dobrze. Jest jedna oferta, nie ma innych, musimy się do niej przystosować. Wierzę w to, co ona została zweryfikowana, że jest to na wsi, można wejść sobie na podobne inwestycje, zweryfikować. Można też, tak jak tutaj mówiliśmy o budżecie obywatelskim, doprowadzić do paranoi, zażądać na przykład, żeby obywatelski budżet był kształtowany w oparciu o gotowy projekt, który przedstawiony przez wnioskodawców. No do czego tutaj chcemy doprowadzić? A ponieważ ta dyskusja nasza jest zupełnie odbiega od tego, po co żeśmy tutaj spotkali, raczej mamy wycieczki personalne, polityczne, w związku z tym zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. Proszę o przegłosowanie tego wniosku pana przewodniczącego. Oczywiście. Kto z Państwa jest za wnioskiem formalnym pana radnego Brzezowskiego? Wniosek formalny, w związku z tym ja jestem zmuszony ten wniosek. Kto z Państwa jest za wnioskiem, czyli za zamknięciem dyskusji i przystąpieniem do głosowania? Kto z Państwa jest za? Kto z Państwa jest przeciw? Chciałem w innej kwestii. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Jeden pan się.
się wstrzymał. Tak jest. Ale jeszcze dziękuję. Stwierdzam, że zamknęliśmy dyskusję w tej kwestii. W związku z tym, że 15 głosów było za zamknięciem dyskusji, 3 głosy przeciw. Czy zamknęliśmy dyskusję w kwestii uchwały? Jeszcze zamknęliśmy dyskusję w kwestii. No nie, no personalny wycieczek to myślę, że tutaj jakby głosować byśmy nie głosowali, prawda? Bo to chyba jest jakby oczywiste. Ale chciałam czymś innym zapytać. No przykro mi było, ale to jest czysto formalna, bo za chwilę usłyszę, że pan przewodniczący nie realizuje uchwał, które zostały przez niego podjęte. Prawda? No, a nie będę mógł zagłosować spokojnie za. No, dziękuję. No nie ma bez przesady. No, trzymajmy się jakiś troszeczkę. Jest regulamin, jest. Prosił o głos pan radny Czuwa, prosił o pan radny. Niektórzy z państwa zabierali głos dwukrotnie, ale dwukrotnie powiedzieć dokładnie to samo. Wszyscy w jednym temacie, to tylko chcemy się nagłaśnić. Tak, dokładnie. W związku z tym, no, ja trzymam się regulaminu. Wniosek formalny. Ja jestem z was wszystkich. Wniosek. No możesz powiedzieć. Wniosek formalny został przegłosowany i z bólem serca, bo dziękuję panu głos. Nie możesz, dobra, dziękuję. Jest uchwała, bo nie takie głosowanie jest za. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest? Dziękuję serdecznie. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na 2017-2029 rok w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian przy 15 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 3 głosie. No i druga uchwała dotycząca budżetu. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę przy 15 głosach za, 1 przeciwnym oraz 3 wstrzymującym się. W związku z wyczerpaniem dzisiejszego porządku zamykam 40. sesję Rady Miejskiej w Lubawie. Dziękuję.